Jego przeciwnik pochodzi z Będzina. To bokser mający w swym dorobku 50 walk zawodowych, 26 lat doświadczenia. Trenował w Anglii od 2005 roku w klubie Jim Evans u Gypsy George'a Carmena razem z Billy Joe Sandersem. Posiada brązowy pas BJJ. Swoją przygodę z grapplingiem rozpoczynał u Przemka Mysiali w London Shoot Fighters. Obecnie trenuje pod okiem Macieja Poloka i Rafała Balickiego, a jest nim Michał Bańbuła! Siema, siema, witam wszystkich. Zaczynamy zabawy, panowie, jest... Nawet nie wiem, jaki jest dzień. Czwartek, środa. Chyba już czwartek. Zostańmy przy czwartku. Jest czwartek. Jestem już od niedzieli w trasie. Już mi się mylą te dni. Czas na powrót. Rzuciłem wszystko. Kto nie oglądał ostatnich odcinków, no to przewiozłem chyba 9 sztuk. Dla przykładu mój serdeczny i najlepszy kumpel i kierowca Dawidek przewiózł 4. Dawidek, kopie, dlatego ja jestem szefem. Nie, jak to ktoś powiedział, taki jakiś przygubi napisał pracodawcą, nie szefem. Szef jest w spodniach. Może on ma w spodniach szefa, także nie wiem. Ja mam szefa tutaj, ale okej. No i jaki plan dzisiaj? Plan jest taki. Jestem na granicy holenderskiej. Jest ze mną mój kumpel. No chodź tu, przyjacielu, chodź tu, no chodź, no chodź, 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 chodź. Tak, jest tutaj, no. Pokaż się ładnie, tak, no dobrze. Będę cię głaskał, tak, muszę cię głaskać. Sorry, ale muszę go głaskać, patrzcie. No dobra, głaskam cię, tak. No i jest tak, jestem na granicy holenderskiej, stanąłem tutaj, bo miałem powrót stąd jakieś 30 km, ale kobieta mi napisała, że wstrzymane, cokolwiek to po prostu znaczy, ale tego powrotu nie ma. Sprawa jest taka, że miałem powrót z Bremen. Przepraszam kumpla, że tego nie wziąłem. Miałem powrót z Bremen, ale miałem też przerzut do Bremen i kończyłem koło... Znaczy przerzut miałem do Hanoweru, kończyłem z Hanoweru. Miałem wziąć dwa powroty i przerzut do Hanoweru. I z Hanoweru do Bremen to tam jest 200, to bym podskoczył. Ale pokusiło mnie jeszcze, żeby zrobić jeszcze jeden przerzut. I taki oto sposób skończyłem na granicy holenderskiej. Teraz stąd musiał jechać na Frankfurt. No i z Frankfurtu już polecę na Henau i do domu. A dwa powroty. A nie pojadę na Bremen, no bo to jest 450 km bez przesady. Tak, drap, tak, smeram mojego kumpla. Smeram cię, tak. Potrzebuję miłości, piesek, tak? Oj, 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 oj. Patrzcie, co on musi mieć tutaj podrapane srana. Dobry, kochany pies, no. Patrzcie. Jeszcze cię tak mam robić? No dobrze, tak, no dobrze, no dobrze, dobry pies. Jak dziecko. No i taki oto sposobem napisałem do koleżki. Nagrałem mu się, że mu nie wezmę tego Bremen, żeby się nie złościł. Wezmę mu za tydzień. I wczoraj jeszcze miałem powrót, ale inny koleżka mi zadzwonił, czy nie mam jakiegoś powrotu. Mówię, dobra, mam, dałem mu tam i teraz ja zostałem z dwoma samochodami. A jest czwartek rano i nic za bardzo nie ma. No i na razie najwyżej pojadę z tymi dwoma. Co ja tam mam? BMW X1 i BMW 5. No to mam małe pole do popisu, musiałbym wziąć coś małego. Co też ogranicza na pewno. W każdym razie ruszam. Wykręciłem 12, bo czekałem na odpowiedź od tej babki. Tak miałem 11 robić, ale wykręciłem 12, 12, 15 minut. No bo czekałem, aż ta babka mi odpisze. Ta babka mi odpisała, że coś tam zajęte. Także takim oto sposobem ruszamy. Pochytałem sobie Seata Leona z Kopartu. Byłem już w tym Koparcie kiedyś. Na drobie
30 w jedną stronę, także luzik. No i jadę już pierdolę do tego Koparto, bo później tam z parkingu, co młody był, no to też nie ma problemu, mogę odebrać kiedy chcę, no ty jebana kurwa mendo, puścisz mnie czy nie? Oj kurwa, Niemcy to, jak Polacy tacy wredni. Na drodze w sensie, bo my ogólnie to jesteśmy eleganccy. Pomagamy, choć nas bomby na nas rzucają, to my im pomagamy. Sprawa wygląda następująco. Cały czas w tym samym miejscu. Znaczy w miejscu w innym. Dalej w lawecie, panowie. Miałem jechać teraz po ten samochód nowy, co wziąłem z Koparta. Seat Ibiza. Ale jadę trójką. Tam w stronę Stuttgart. Chyba tak, nie wiem. Już nie kojarzę. Jadę, nie wiem jak się to wymawia. Jadę tam na dół. Trójką minąłem Kolonię, no i sprawdzam na mapie i samochód, który mi wczoraj młody zostawił, no to jest akurat praktycznie po tej trasie. No i tak zrobię, tak jadę, koło Magunci zostawił to, jadę po tą trójkę i nie, co ja mówię, X trójkę albo X jedynkę, bo wtedy nie pamiętam, X chyba jedynka to jest. A, X trójkę wczoraj brałem. X1, jadę potem X1, wezmę ją na siebie, bo później będę miał piątkę. Aha, później tego Leona zabieram, sorry. I jakbym był, jak tak myślę, że jakbym był, mógłbym pracować w TVP1 albo w TVN-ie, bo na pewno bym rzetelnie informacje przekazał. Tak, spada bomba, chyba bomba to była, albo granat gdzieś tam. No, to coś takiego. Ogólnie nawiązuję do tego, że jestem tak rozbity, że zapominam wszystko. Ogólnie jadę teraz po tą betę, chyba X1. Później jadę po Seata. I później jadę dopiero po Avensis. Kurwa, no znów się pomyliłem. Już wiem po co. Później już teraz ostatnia wersja. Później jadę po BMW 5. I BMW 5 daje na hak oczywiście, a Seatka na tył. Taki mam plan. Cię trochę zastanawiałem. Nie są łatwe tematy, także wiecie. Dojechałem na miejsce, gdzie młody mi zostawił samochód. Widzę, że na szczęście stoi. Dokładnie to jest tam. Ale jeszcze sobie sprawdzę opony. Jak już tu jestem, to sprawdzę sobie chociaż. No dobra. Dobra, to jest ta trójka. No taka nawet świeża. Trójka, jedynka. Słuchajcie, co to jest? No, lekko puchnięta. X1, no dobra, gdzieś tam mi klucze zostawił. Dobra, mam. No i petarda. Jakby tylko jeszcze paliło, bo kurde, nie mam startera. Chociaż może pali. Nie no, kurwa, trzczała. Dawidek. Takie żarty mam. Wiecie co? Mówię Dawidkowi, że jest jak San Marino, a ja jestem jak Brazylia. Bo ja przywiozłem 9 samochodów, a on 3. Jest 9-3, mówię, człowieku, chłopie, ty jesteś kurwa San Marino w porównaniu do mnie. No i to takie nasze żarty w pracy, że tak powiem. Dobra, zaleję się tutaj. Zobaczę, po ile paliwa, zaleję się jeszcze. I ładuję tego Hebra. Wyjeżdżam, to była taka stacja na supermarkecie jakimś, takim jak Obi, coś takiego. Wyjeżdżam stąd naokoło, tak ładnie, żeby tam się nie ten. A tu dwa radiowozy bagów wyjeżdżają, chyba siedziby tam jakąś mają. Kurwa, ja nie wiem. Mam nadzieję, że się nie pociągną za mną, ale na razie nie wiem. Szczęście sprzyja bogatym. Także mogą mnie jebać. 25 minut muszę pauzę robić, a mam jeszcze... Czekajcie, mam jeszcze 86, no chyba zrobię tą pauzę, bo i tak mi nie przeszkodzi w odbiorze, i tak mi nie przeszkodzi. Jest tutaj ten Autohof, to zjadę, może zjem jakiejś paru czaka. Dobra, zjesz.
Nie, no niemożliwa sytuacja, nie? Pierwszy raz jestem na tym, a okazało się, że wczoraj ty byłem pierwszy raz i też tu tankowałem. I mówię, ty, dobre paliwo tu było, tanie. Ale teraz się znalazłem, że ja nie mam. Nie mam tankować, kurde, ty, zamuliłem się trochę. Ale ja nie byłem na tym, nie byłem tu nigdy, nie? I teraz jestem nagle, nie? Fajnie. Dobra, stanę tutaj na chwilę, gdzie nie można stanąć, ale to chyba jest normalne. W tej branży, ale jaja, ty, nie byłem tu nigdy na tym autohofie, a teraz jestem pierwszy raz. 1,89, a ja tankowałem za... Nie, 1,799. Uuu, jaka paliwo, dobre. Ja tankowałem za 1,85, no ale dobra, no dobry autohof, muszę tu oznaczyć sobie. Jestem na tym hofie, nie byłem tu jeszcze, patrzcie, drugi raz tu jestem. McDonald's, jakby ktoś chciał się zabić, albo tutaj kim... Burger King, jakby ktoś chciał popełnić samobójstwo. Stoję na autobusach, ale powiem, że jestem pas, bo wożę psa. Chodź czapek, idziemy wyrzucić butelkę. Idę coś zjeść, tu jest gym, jeszcze można poćwiczyć. Lawaza, pamiętajcie, ostrzegam przed tą kawą. Gorsze są tylko siki Weroniki, to znaczy nie piłem, ale podejrzewam. Zapodaję sobie paróweczkę i kupiłem taką naklejkę Polska za czwóraka, no i petarda. O, ja. Dobry ryba świnia, tu. Nie tak mocno, tu. Dobry. Bawię się z tym grubasem. Z nas dwóch, to chyba ja jestem gruby, ale bawię się z nim. Tylko trochę rozerwać. Kończę. 25 minut było. Myślę, że już wiebła 30, idę. Do budy, kumplu. No tak, do budy niestety. Obydwoje, śmigaj. Dobra. Jestem na koparcie. Nie wiem, czy pamiętacie, sieć kumplu. Fajnie, bo pada deszcz i to zawsze pomaga. Dodaje trochę takiej pikanterii temu wszystkiemu. Dzwoni mi właśnie gościu. Zatrzymałem 3 samochody z Czech do Czech. Po Czechach przebierz, kurwa, za dobrą ścianą. I mi to przełoży na następny tydzień teraz. Taka robota, pewnie. 3 minutki. Miła babcia była nawet, także okej. Okay. Zepnę pasy, może mi koleżka tutaj już mi przywiezie go i włoży od razu. Ciężko wali deszczem, kurde. Brrrr. Zimno. Muszę założyć bluzkę. Czekam zaraz. Mój gościu powiedział, że za chwilę mi pomachał ręką. Wierzę jeszcze tutaj jeden jakiemuś Niemcowi. I potem mi. Trzeba by panowie kupić trzeci zestaw, myślę nad tym właśnie, ale nie mam kierowców, kurwa, którzy by działali. Dawidek już właśnie się zrzucił się, panowie. Oklaski dla Dawida. Zrzucił już jeden samochód. Dawid, jesteś wariat, idziesz jak busza. Nie, drugi dzisiaj zrzucił, jeden rano o 10, no bo musiał się wyspać. No i teraz już drugi. Jest godzina, czekajcie, która? No trzecia za 15, Dawidek już drugi zrzucił. Wariat, no idzie normalnie jak burza. Ten gościu, kurwa, idzie jak burza. Kopar, tam do tej budki trzeba iść. Z numerem odbioru. Tutaj jedzie goście. Przywożą samochody tymi traktorkami. Dajemy mu karteczkę. Taką. I tam jest numer spisany. A tu jest mój pies. Zapraszam na mój kanał Laweta Boksera. Zaraz mi gościu przywiezie. Powiedział, że załaduje mi. No to dobrze, nie mam tego. Nie mam startera. Nie wiem, czy to kurwa odpali dziadostwo. Ale... Teraz jadę po piątkę betę, także mam nadzieję, że tu tam będzie koleżka, to mi pomoże, to dam radę. Mam samochód, zadawał mi gościu, ale patrzcie co mam. Nie? Jeszcze z tym kurwa kołem krzywym, nie? Jak to się nie odkręci teraz. Nie odkręci się, bo jest to, o kurde. To mam fajną zabawę. Nie?
Jać się. Kurde. Zobaczyłem, to mogłem to wziąć na siebie. Odpalić, odpali. Ale co teraz? Kurde, ale mam jebania. Ale mam jebania, ty. No, może go zapytam, czy mi tego nie wziął na siebie, tą siu. Dam go do tyłu. Czekajcie, pojedzie to do tyłu. Nie za bardzo, nie? Dobra, może jakoś pojadę do tyłu. Kurde, siódemkę będę musiał mieć. Piątkę. Piątkę będę musiał mieć na końcu. Kurde, ale się coś zabawa zrobiła. Fajna zabawa, fajnie. No, to wyprostowałem te koło, ale haczy tutaj. Nie mam niestety, ale wózków. Dobra, może jakoś to zrobię. Wyprostuję, zepnę dwa koła pasami i je wyprostuję. I może jakoś się zjedzie i wyjedzie. No to by mi to uratowało życie, kurde. Dobra, wiem, na wyjadę. Jadę, zostało mi 2 godziny 50 minut. Do celu mamy jakieś 1,5 godzinki. Znaczy godzinka mi starczy, żeby tam odjechać. Młody się zrzucił. Wszystko ok. Myślę nad trzecią lawetą, panowie. Tylko nie wiem. Tylko nie mam kierowców, po pierwsze. Normalnej, żeby chcieli jeździć. Ale myślę nad trzecią lawetą. Może bym wziął coś. Widziałem też, przejąć leasing. Są ze 2 oferty. No ale przemyślę to. Zobaczę, może jeszcze poczekam do nowego roku, co się tam stanie. Nasz jakże fantastyczny premier bardzo pomaga Polakom. I od nowego roku ma wrócić pełny VAT na wszystko. Co pójdzie w górę w chuj. Co za tym idzie? Bieda może być jeszcze większa niż teraz. Dlatego jeszcze nie wiem, czy to wejść, ale... Ja mam tak, już mam jakieś takie plany. Już mam plany, tak już od miesiąca mi chodzi już coś wziąć nowego, ale ale teraz chodzi mi jeszcze bardziej. To tak na marginesie. Mały wypadek, no nie wiem, czy taki mały, kurwa. Tire się. O kurwa, tam się spalił ten. Brzydka sprawa. Spaliło się tam Porsche. Widziałem 911 i... Uj, brzydko. 911 spalona i tir gdzieś tam z boku. Nieładnie. A korek to już przejebane. Ciężka lipa. 23, a teraz jest 18. Przejechałem 5 km korka. Można od razu iść spać, nie? Jeszcze jechały taka duża laweta jechała, żeby chyba z tego tira ściągnąć. Nieźle. Dojechałem na miejsce. Jestem u koleżki, siemano. Przywitali mnie normalnie jak ludzie, kurwa, nie jak wieprze. Kebabem zjadłem sobie kepsa. Kole, Czapek dostał smakołyka. Czapek! Uciekł chyba ze szczęścia. Kumplu! I tak, ładujemy, co my to mamy? Piątkę, kurwa. Wagowo to się nie będzie spinać na plecach, powiem wam, panowie. Tego hebla muszę cofnąć. Wjebałem się z nim jak... Wiecie, wjebałem się z nim jak przyjmując Dawidka do pracy, to jest to samo, kurwa. Człowiek dwa razy takie błędy w życiu robi. Potrzebuję to cofnąć. Czekaj, kumplu, siedź tu. Weź spać, zobaczcie, czy nie spadam. Dobra, fajnie by było. Niemiec mi nie dał tym odjechać, człowieku. Płakał, chłopina.
Równo idzie, nie? No równo. Weź zobacz tam, na ostatnią guzik, żebym miał. Ciapek bliżej. Ile jeszcze? Klient sam wjeżdża, no i to mi się podoba. Przynajmniej jak coś rozwali, to będziemy mieli na wideo. Tak, powiem ci ile, no. Jeszcze. Jeszcze trochę. Dobra. No i perfekt. Jak to siedzi, kurwa, będzie nam wjuchało jak Żydem po pustym sklepie. Odjeżdżam, jadę tak, z tą betą na kona tyle mam, kurde, to chyba się będzie źle jechało, ale powiem wam tak, że lepiej mi chyba, na pewno będzie mi lepiej jechać pod tym względem, że potem będę mógł zjechać tą Ibizą, dwa razy nie będę musiał zjeżdżać, kurde, no lipa, ale dobra, tutaj mam jechać w lewo, no dobra, o to chodziło, dobra, wjeżdżam na trasę, bujniemy ją do 90, i zobaczymy, czy będę tańczył jak Shakin' Stevens. Tak czy siak, pogadałem z chłopakami elegancko, zjadłem kepsa. Kurwa, buja już trochę. Zjadłem kepsa, dostałem kole. Ciapek dostał smakołyki. Dostałem parę drobiazgów, także petarda. Mam na śniadanie przynajmniej. I mam zapas coli. Są jeszcze ludzie na tym świecie, panowie. Zobaczymy, czy będzie mnie bujać. Jak będę mógł jechać 90, no to będzie ok. Mogłem jeszcze w sumie, patrzyłem, to mogłem tą Ibizą jeszcze troszkę do tyłu najechać z 10 cm. Jasiu to jest aptekarz i on by na pewno jeszcze 10 cm się cofnął, ale już mi się nie chciało. Nie chciało mi się, wiecie co, rozpinać go na nogu. Aha, bo tutaj znów zjeżdżam w prawo, dobra. Godzinę 22 mam jazdy, a do Wrocławia mi pokazuje 700, czyli dzisiaj zrobię stówkę, zostanie mi 600, no to jutro na karcie powinno wrócić. Mam jutro, mogę 11 zrobić, zjazd na przerwę weekendową, także jest, nie jest źle. Pytanie jest takie, jak się kurwa tym będzie jechało? Przeciążony aż tak bardzo nie jestem, myślę, ta beta waży z 1800. Ibiza z 1200 i X1 z 1000, niech będzie 200. To mam 2400, 1800. No to według mnie jest 3500. Dobra, zobaczymy. Nadeszła wiekopomna chwila. Powiem wam, czy będzie bujać. Nie, 80 już jadę normalnie, to będzie ok. Źle nie ma. 90 jedzie. A to już luźnik, nie ma źle. Myślałem, że będzie gorzej. Stała mi godzinka, piję sobie kole. Dostałem od moich serdecznych kumpli. 11 będę kręcił, powiedzmy o 8 stanę, 11 mnie puści o godzinie 7, 8, 9, 10, 11 powinien być na granicy, może przelecę z tym załadunkiem, najlepiej byłoby dzisiaj, wiecie co zrobić, dzisiaj zrobić z pół godzinki dłużej, napisać sobie, że było bardzo ciężko, bardzo, bardzo ciężko było, panie Hansie, znaleźć miejsce parkingowe. I wtedy miał, wtedy wiem, no nie, i tak chyba dojadę, i tak dojadę, dojadę na chacie, bo będę miał 11, to dojadę. Dojadę, no nie ma problemu, no dam radę. Nie powinno być źle.
plan wykonany. Dawidek, nawet powiem wam, chłopaki, Dawidek się zrzucił, wszystkie trzy samochody jedzie pod załadunek, no robi jak petarda. Ma wprawdzie trzy sztuki mniej niż ja, w tym tygodniu będzie miał jak zrobi, jak zrobi wszystko. Nie, no tak, trzy sztuki, bo jeszcze on ma dwa na powrót. Nie ma trzech, tylko dwa. O kurwa, leż, zaraz mu dzwonię. Nie mu powiem. Opie, ty masz dwie na powrót, kupię X6 i coś, to masz zdać z górki. Nie, ten Dawid ma za dobrze umie. Szukam już pauzy powoli. Jakiegoś parkingu, ale minęłem dwa i parkingi są zajebane jak teczka Komorowskiego, także nie ma się jak wcisnąć. Zobaczymy. Te góry, kurde, dzisiaj już przejechał, jak jest mniejszy ruch. Zobaczymy, mam jeszcze 30 minut, ale już powiem wam, że tak spojrzałem na dwa parkingi, no to trochę ciasno. Stację mam już chyba trzecią. Znaczy nie, drugą stację i trzeci parking. Zostało mi 8 minut. Muszę gdzieś tu, kurde, dolecieć. Ale są zajebane ciężkie te parkingi. Te małe to nawet na jedny wjechałem i ledwo z niego wyjeżdżałem. Nawet nie wjeżdżałem już na następny. Tylko minąłem bokiem, też byłem widać, że cały zawalony. Tutaj gdzieś się może na osobówki jest jakaś szansa, że wjadę. Zaraz obcykamy to. Na wjeździe już jeden jedzie. Mechanik. Ruch jest duży, kurde. Gdzieś może stanę, gdzieś się tam może przytulę. Oby, kurwa, ja lubię takie gwiazdy. Ja, czy jak oni tu chłopy śpią? Nie ma szans, jeszcze tak dziadki stanęły, że w ogóle nic się nie da zrobić. Ani jeden, kurwa. Nie ma opcji. Kurwa, ale lipa. Ale lipa. Wiem, czy co zrobię, stary numer zrobię i zjadę na Lidla. Tu to nie, tu to będzie. Nie z tym ciężarem, co mam na sobie. Zrobię, zjadę na miasto, na jakiegoś Lidla, może to zrobię. Biję zaraz jakiś sklep i zjeżdżam. Tam już na czwórce, zaraz wjadę, to na czwórce lepiej nie będzie, może być tylko gorzej. A wczoraj stała policja tutaj, przy takim jak tutaj, gość jeszcze bardziej wystawał i tam go zawijała. Stanąłem, wiecie jaki jest standard u mnie w pracy? Nie wam mówię. Lubię tą muzyczkę, chyba sobie zrobię taki ten. Dzwonek. No nie, no lipa, no co mam powiedzieć wam. Przejechałem za ze 40 minut. Dokładnie chyba 49. Ja chyba zrobię sobie taką pieczątkę. Mam dobry pomysł, panowie. Zrobię sobie pieczątkę. Dobry pomysł. Zrobię sobie pieczątkę z artykułem przekroczenie dziennego czasu pracy z powodu tego i tego. I taką pieczątkę sobie dopykał. I jak mnie zapytał, o pana pieczątki, wie pan co, czasami się to zdarza i firma nam zrobiła takie pieczątki. Oj, kurde, zajechany jestem, muszę to opisać. Wyjść ciapkiem, stoję w takim gównianym miejscu, że gorzej nie mogłem trafić. Na drodze, na górce, tak jak wczoraj w sumie, no na drodze, na górce, jest petarda. Mistrzostwo świata. Wezmę tam, to muszę tą dać kamizelkę. Kamizelkę dam, żeby mi tu jakiś, kurde, ślepy Niemiec nie zajebał w nocy, bo przecież jest będzie lipa, nie? I się korki robią. Kończę ten film, panowie, na razie. Dzięki za oglądanie. Jutro jeszcze kolejny nakręcę. A co? Jedziemy z tematem. Pozdrawiam.